Avatar Frontiers of Pandora to nowa strzelanka od Ubisoftu. Słyszycie nowa singlowa strzelanka od Ubisoftu? To pewnie myślicie Far Cry. I trochę macie racji, a trochę nie. Bo nie mamy tu do czynienia z prostym klonem. Dodatkowo Avatar to gra, w której no łatwo się pogubić. Zwłaszcza na początku. Dlatego przygotowaliśmy kilka wskazówek, które przydadzą się wszystkim rozpoczynającym swoją przygodę na Pandorze. Zaczynamy! Używajcie narzędzia hakującego. Narzędzie hakujące otrzymujemy dość szybko, bo już po pierwszym odwiedzeniu bazy ruchu oporu. Choć przydaje się ono głównie do otwierania zamkniętych skrzyń i wykonywania celów misji, to można je również wykorzystać w walce. Narzędzie hakujące jest bowiem w stanie zhakować wrogie mechy i wieżyczki. Żeby to zrobić, najlepiej będąc w ukryciu, zbliżcie się do wrogiej maszyny i zacznijcie hakować, gdy celownik narzędzia przybierze okrągły kształt. Po ukończeniu małej minigry możecie aktywować hak natychmiast lub wgrać go do systemu maszyny i aktywować zdalnie. Takie zdalne hakowanie może wpłynąć na maksymalnie 5 maszyn naraz. Zhakowany mech zatrzymuje się i staje się całkowicie bezbronny na kilka sekund. Możecie wykorzystać ten czas, aby osiągnąć cel misji bez walki, chwilowo wyłączyć najpotężniejsze wrogie jednostki podczas starcia lub wręcz wyrwać pilota z kokpitu po odblokowaniu jednej z umiejętności przodków. Łuk to twój przyjaciel. W Avatarze z czasem otrzymacie wiele rodzajów broni, w tym łuki, proce czy karabiny. Wasza początkowa broń, długi łuk, to świetna opcja snajperska o ogromnej mocy. Ma daleki zasięg i bez problemu zabijecie z niej normalnego żołnierza jednym strzałem. Krótki łuk z kolei nadaje się w sam raz do polowań oraz do walki z piechurami, bo tutaj też są na strzała. Broń palna z kolei służy raczej do starć na krótki dystans. Karabin szturmowy jest niezbyt celny, a strzelba ma wyjątkowo krótki zasięg, więc nie nadają się do działań cichych lub na długi dystans. Za to broń palna jest wyśmienita w walce powietrznej z wrogimi helikopterami. Wroga maszyna spadnie z nieba po dwóch strzałach ze strzelby. Broń palna nadaje się zatem raczej do walki z ludźmi, bo dodatkowo niszczy również wszelkie zasoby z upolowanych przez nas zwierząt. Korzystajcie ze zmysłów Navi. Frontiers of Pandora ma dość mało intuicyjny system podpowiedzi. Celu danego questa nie zobaczycie na przykład na kompasie u góry ekranu. Nie wyświetla się też droga do niego. I tutaj z pomocą przychodzą zmysły Navi. Przy ich pomocy możecie zobaczyć wrogów przez ściany, oznaczyć ich, rozpoznawać skrzynie i inne interaktywne obiekty oraz podążać za celami misji. Oznaczone są one zielonkawym światłem. Za pomocą zmysłów Navi możecie również skanować zwierzęta i w ten sposób zostaną one zapisane w przewodniku myśliwskim. Warto również wykorzystywać zmysły Navi w walce. W bogatej florze Pandory łatwo po prostu przegapić wrogów. Czy to będą ludzie z RDA, czy też jakieś dzikie zwierzęta. Za pomocą zmysłów łatwo wypatrzycie niemilca, który zlał się z tłem. Szukajcie kwiatów Tarsiu. Jednym z najważniejszych wzmocnień w grze są umiejętności przodków. Rozszerzają one na przykład nasz zestaw ruchów, odblokowując podwójne skoki czy możliwość wyrywania wrogich pilotów z kokpitów mechów. A to jest bardzo satysfakcjonujące. Zmniejszają też na przykład obrażenia przy spadnięciu z dużej wysokości. Umiejętności te odblokujecie znajdując kwiaty Tarsiu. Pierwszy kwiat odkryjecie dość wcześnie podczas głównego wątku fabularnego. Pozostałe zostaną zaznaczone na mapie. Warto się po nie wybrać, każdy z nich bowiem sprawi, że staniecie się potężniejsi. Pamiętajcie o gotowaniu. Oprócz zdrowia w trakcie grania musicie zwracać uwagę także na waszą energię, symbolizowaną przez fioletowy pasek na dole ekranu pod paskiem zdrowia. Energia spada samodzielnie wraz z czasem, a gdy się wyczerpie, stracicie automatyczną regenerację zdrowia do czasu jej uzupełnienia. Zużywa się ona także przy innych czynnościach, takich jak na przykład szybka podróż. Energię możecie odnawiać przez jedzenie, znalezione lub ugotowane własnoręcznie w kuchniach porozrzucanych po mapie. Eksploracja Pandory, zbieranie roślin oraz polowanie zapewnią wam składniki, z których możecie ugotować najróżniejsze potrawy. Podążajcie za zdobytymi przepisami albo eksperymentujcie sami. Różne składniki mają też różne cechy specjalne, które po ugotowaniu dają wam różne bonusy do waszych statystyk. Dania składają się generalnie z dwóch składników. Pierwszy z nich zdecyduje, jaki efekt otrzymacie po spożyciu, oba zaś będą miały wpływ na czas działania tego efektu. Nauczcie się zbierać materiały do craftingu. Jednym z istotnych elementów gry jest crafting, który możecie realizować przy stołach warsztatowych. Do wytwarzania broni oraz odzienia potrzebujecie materiałów, a te możecie oczywiście zebrać na powierzchni Pandory. Każdy materiał posiada dwie cechy swego rodzaju wymagania, a ich spełnienie zwiększa jego jakość. Im wyższa jakość materiałów, tym lepszy przedmiot, który z nich wytworzycie.
Pierwszym wymaganiem, czy też cechą materiałów czy zasobów jest perfekcyjne zaliczenie mini gry zbierackiej. Początkowo gra będzie pokazywać nam na ekranie wskazówki, jak mamy zebrać na przykład dany owoc. Szybko one jednak znikną i będziecie musieli się tego nauczyć sami, na czuja. Jeśli chcecie zebrać nowy owoc, złapcie go lekko przytrzymując przycisk. Potem wychylajcie tym owocem w różnych kierunkach, aż wyczujecie, gdy przestał drżeć. Wtedy możecie go zebrać. Jeśli nie popełniliście żadnego błędu, będzie on najwyższej jakości. Drugim wymaganiem czy cechą danych zasobów jest spełnienie warunku okolicznościowego. Poznać go możecie m.in. badając zmysłem nawi dany na przykład owoc. Warunki te różnią się w zależności od tego, czym jest ten konkretny zasób. Może to być na przykład konieczność zebrania go podczas padającego deszczu albo w nocy. Spełnienie tego warunku również zwiększa jakość konkretnego zasobu. Stawiajcie własne znaczniki na mapie. Pandora to piękne miejsce, lecz nawigacja po tej planecie może być trochę skomplikowana. Na przykład do celów misji dotrzecie poprzez uważną obserwację otoczenia i kontekstowe wskazówki, albo korzystając z pomocy zmysłów nawi. Nie są one jednak pokazywane na kompasie u góry ekranu. Możecie więc ułatwić sobie podróżowanie od jednego celu misji do kolejnego poprzez postawienie własnego znacznika na mapie. Własnoręcznie stawiane znaczniki okazują się na kompasie u góry ekranu, dzięki czemu nie będziecie musieli co rusz używać zmysłów nawi, aby upewnić się, czy na pewno idziecie w dobrym kierunku. Szukajcie śladów stóp podczas śledztw. Śledztwa to taka mechanika, podczas której musicie szukać wskazówek i łączyć je w pary. Wskazówki zawsze leżą blisko siebie, lecz czasami odróżnienie ich od środowiska może stanowić pewien problem. Dlatego podświetlajcie je za pomocą zmysłów nawi. Jedną z najpowszechniejszych wskazówek w różnych śledztwach są ślady stóp, a bywają one niemal niezauważalne i to niezależnie od tego, czy korzystacie ze zmysłów nawi, czy też nie. Jeśli więc macie problem ze znalezieniem ostatniej wskazówki podczas śledztwa, to popatrzcie na ziemię. Bardzo możliwe, że przeoczyliście ślady stóp. Wykonujcie aktywności poboczne. Avatar Frontiers of Pandora zawiera mnóstwo różnorodnych aktywności pobocznych. Zadań, placówek do oczyszczenia, zagadek do rozwiązania, czy znajdziek do znalezienia. I gra jest zbalansowana z myślą o tym, że gracz wykonuje te różne dodatkowe aktywności dość regularnie. Parcie przez główną fabułę przy ignorowaniu zawartości pobocznej sprawi, że misje fabularne będą znacznie bardziej wymagające, gdyż wasza postać będzie po prostu słabsza. Każde zadanie w grze oznaczone jest cyfrą oznaczającą zalecaną siłę postaci. Zwiększycie ją poprzez zdobywanie nowych umiejętności, lepszego ekwipunku, zwiększanie maksymalnego poziomu zdrowia i tym podobne. Przed przystąpieniem do danego zadania upewnijcie się więc, że siła waszej postaci jest równa lub większa zalecanej. Jeśli jest mniejsza, wykonajcie kilka aktywności pobocznych lub wytwórzcie lub kupcie sobie po prostu lepszy ekwipunek. I to tyle od nas. Bawcie się dobrze na Pandorze.